tych owadach nie ma nic obrzydliwego, a obrzydliwe może być mięso, które ściągamy z supermarketowej półki i wrzucamy do koszyka. Aleksander Baron, jestem szefem kuchni i restauratorem, a dzisiaj znajdujemy się w miejscu Frank. Pytanie, co będziemy jeść w przyszłości, jest szalenie trudnym pytaniem i absolutnie nie znam na to pytanie odpowiedzi, ale należy je zadawać, bo należy szukać rozwiązań, które mogą w przyszłości się nam udać, po prostu wypalić. I dróg jest kilka. Na pewno jedną z nich jest mięso in vitro, o którym ostatnio od kilku lat jest głośno i zostały podjęte próby wyhodowania takiego mięsa w warunkach laboratoryjnych jako nośnika białka, ale też pewnie tłuszczu i wszystkich innych wartości odżywczych, które niesie ze sobą mięso. I to są próby udane. Więc możemy być świadkiem dużej zmiany na przełomie następnych kilku lat, kiedy to mięso trafi do sklepów i zaczniemy z niego korzystać. Jakie zagrożenia niesie takie mięso, jeszcze tego nie do końca wiemy. Znaczy nie mówię o zagrożeniach zdrowotnych, raczej koszcie wyprodukowania. Drugą rzeczą to jest oczywiście droga pozbawiona mięsa i wegetarianizm. Znalezienie substytutów odżywczych, ale też tych takich wdarzeniowych, które dałyby wielu z nas przyjemność spożywania czegoś, co znamy jako mięso. I to jest na pewno bardzo mocna i rozwijająca się już gałąź przemysłu. Jesteśmy tego świadkiem i możemy widzieć, co się dzieje i w Polsce, i na świecie. Warszawa jest chyba drugą stolicą kuchni wegetariańskich, lokali gastronomicznych z kuchnią wegetariańską w Europie. To jest naprawdę niezły wynik, po Berlinie naturalnie. Myślę, że grzyby są bardzo, bardzo interesujące i świat grzybów jest chyba z tych wszystkich światów w nauce najmniej zbadany i też niosący olbrzymie możliwości i zdrowotne, i taniej, w sensie ekologicznym, uprawy pożywienia, jedzenia dla nas wszystkich. I to jest też taki świat, który z tych wszystkich trzech rzeczy, o których powiedziałem, najbardziej mnie fascynuje. Owady są ciekawym rozwiązaniem, są bardzo tanie w hodowli i bardzo efektywne, jeżeli chodzi o ilość białka. Natomiast nasze przyzwyczajenia kulturowe, przynajmniej na naszej szerokości geograficznej, nie pozwalają, żeby owady przeszły do naszego codziennego menu. I trochę szkoda, na pewno dużo jeszcze jest przed nami do odkrycia. Jak myślimy o owad, to myślimy o czymś, co niekoniecznie jest sterylnie czyste, a bardzo jest to mylne wrażenie. Owady są tak hodowane, super czyste, są w pełni kontrolowane i zdecydowanie postawiłbym na owady w przyszłości mocno przerobione. Nie mówimy tutaj o położonej szarańczy na talerzu, bo rzeczywiście dużo ludzi się od tego odwróci. Natomiast mówimy o czymś, co wyprodukowaliśmy, załóżmy, z tej szarańczy, czy na przykład będzie to kotlet do naszego burgera. Ja pierwsze robaki, tak naprawdę trutnie pszczół, podawałem na takiej kolacji 8 lat temu i rzeczywiście wywołało to duże zaskoczenie u odbiorców. Natomiast oni byli zaproszeni na takie specjalne wydarzenie, więc wiedzieli, że coś ich spotka, co może ich wytrącić z strefy komfortu. W tych owadach nie ma nic obrzydliwego, a obrzydliwe może być mięso, które ściągamy z supermarketowej półki i wrzucamy do koszyka. Dla mnie bardzo ważną rzeczą w życiu jest, i to też polecam innym, żeby tak naprawdę jeść mniej, a lepiej, żeby sięgnąć po produkt, który pochodzi rzeczywiście od kogoś, którego jeszcze wytworzył własnymi rękoma. I taki produkt jest, mam wrażenie, że też się z nim inaczej obchodzimy. I zarówno w kuchniach komercyjnych, jak i w swoich domach.
po prostu go szanujemy. Nie kupujemy za dużo, kupujemy, często ten produkt jest dużo droższy, ale jest dużo tańszy dla świata i o tym trzeba pamiętać. Myślę, że jeżeli pomyślimy o tym, co możemy zmienić dzisiaj, to właśnie to podejście. Nie marnować żywności przez nasze zatowarowanie, że tak się fachowo wyrażę, które często kończy się tym, że musimy to jedzenie wyrzucić. Musimy znaleźć alternatywną drogę, bo jesteśmy w miejscu już zupełnie bez odwrotu, bez wyjścia. Ostatni dzwonek był już dawno. Myślę, że mówię tutaj do ludzi, którzy wiedzą dokładnie, jaka jest sytuacja na świecie i że jest ocieplenie i że produkcja gazów cieplarnianych związanych z uprawą masową zarówno zwierząt, bo tu już mówimy o uprawie, o fabryce zwierząt, jak i roślin, którymi się karmi ludzi, ale też te zwierzęta, no to jest zatrważające i że jeżeli nic z tym nie zrobimy, no to może my dożyjemy takich czasów, a może nasze dzieci, kiedy będzie problem ze wszystkim. To musi się odwrócić i musi stać się to, myślę, że w ciągu najbliższej dekady. I nie mówię tylko o naszej ładnej bańce dużych miast, ludzi, którzy poszukują alternatywy, ale musi być to zjawisko globalne. Musi dotrzeć tak naprawdę w każde miejsce na świecie. I duża rewolucja przed nami.